Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał to zdanie. Człowieka i jego życia nie można zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć bez krzyża. Całego naszego życia. Dlatego jako ludzie wierzący szanujemy krzyż i krzyż jest obecny w naszym życiu każdego dnia jako znak, który wieszamy na widocznym miejscu, w naszych domostwach, w urzędach pracy, w zakładach, w szkołach, bo bez krzyża życie jest niemożliwe. Nikt na świecie nie narodził się taki, aby nie doświadczył krzyża swojego życia. I tylko ten krzyż, na którym umiera Jezus Chrystus, jest nadzieją, jest zwycięstwem i jest sensem naszego istnienia i życia. Bo z tego krzyża rodzi się nowe życie, zmartwychwstanie. Życie, które znamy z potwierdzonych źródeł. To ukazał Jezus Chrystus na górze Tabor, kiedy przemienił się w obecności uczniów. Pokazał im, jak będzie wyglądał po zmartwychwstaniu. Pokazał im również Mojżesza i Eliasza, którzy już przecież dawno nie żyli. A więc daje im niezbity dowód na to, iż nasze życie co prawda zmienia się, ale się nie kończy chwilą śmierci. Bo gdyby tak miało być, że istnienie człowieka dobiega kresu, kiedy umiera, to nasze życie byłoby wielkim nieporozumieniem, wielkim paradoksem, jakimś wielkim chichotem wszechświata. A jednak nasze życie z chwilą śmierci nie kończy się, ale się zmienia. Zmienia się na inny wymiar istnienia, którego my nie znamy. Trudno by wytłumaczyć małemu dziecku w łonie matki, jak wygląda świat, na który ma się narodzić. Trudno nam pojąć, jak wygląda ta nowa rzeczywistość, ale ona jest. Potwierdza to zmartwychwstanie Chrystusa, który zmartwychwstając przypieczętowuje całe swoje życie i naukę, swoje cierpienie. Skoro On, Bóg, człowiek, doświadczył takiego krzyża życia i cierpienia, to nasze cierpienie ma sens. To nasze krzyże codzienne mają sens, bo możemy zmartwychwstać, umierając na tym krzyżu, jak krzyżu naszego życia, naszej codzienności, naszych obowiązków, naszych po chrześcijańsku przeżywanych codziennych sprawach. I Chrystus, zmartwychwstając po swojej śmierci, ukazuje się wielokrotnie apostołom, a oni przekazują ten fakt nam przez wieki. Dobiega do nas ta radosna nowina, że śmierć nie jest rzeczą ostateczną w istnieniu człowieka, ale jest momentem przejścia
do innego życia, które odszedł przygotować nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Idę do Ojca, aby przygotować wam mieszkanie, gdzie nie będzie już płaczu, ni łez, ni cierpienia, ni smutku. Tak zatem dzisiejszy dzień wydawałoby się jest dniem smutnym, ponurym, nieprzyjaznym naszej wierze. A to właśnie ten dzień nadaje sens naszemu życiu, istnieniu, naszym wysiłkom w kierunku dobra, miłości, sprawiedliwości, uczciwości, szlachetności. To właśnie dziś ten, który będąc bez skazy, bez winy, ponosi takie cierpienie i taką śmierć, nadaje sens naszemu życiu, naszym krzyżom, naszej codzienności. Za chwilę będzie kolejna część dzisiejszej uroczystej liturgii wielkopiątkowej, a więc przepiękna, bogata modlitwa powszechna, której będziemy się modlić za wszelkie stany, za cały świat, za wszystkich ludzi, bo wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga, który dał nam istnienie, życie, duszę nieśmiertelną i to istnienie dał nam na wieczność. Dlatego stworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych i każdy jest potrzebny i konieczny, bo w ten sposób ten świat jest tak przepiękny. Tyle milionów ludzi na świecie, a każdy z nas jest jedynym, niepowtarzalnym. To wielka kreacja Boga w stwarzaniu człowieka. Więc podczas tej uroczystej modlitwy powszechnej będą zbierane ofiary na tace. Te ofiary są przeznaczone na utrzymanie grobu Pańskiego w Ziemi Świętej, w Jerozolimie. Tam jest mała społeczność chrześcijan i utrzymanie tego grobu jest bardzo kosztowne. Dlatego też właśnie w piątek, w szczególny sposób, Wielki Piątek, cały Kościół wspomaga Kościół w Jerozolimie, aby utrzymywał te zabytki i miejsca święte dla nas, chrześcijan.